Cześć kochani, witam Was serdecznie po dłuższej przerwie. Nie było mnie z Wami aż 2 tygodnie. Powiem Wam szczerze, że bardzo się za Wami stęskniłam. Mam nadzieję, że Wy też troszeczkę, chociaż tak troszeczkę się za mną stęskniliście. Niestety był to urlop taki przymusowy, spowodowany ospą, ale już wracam i wracam do Was z ogromną ilością nowości kosmetycznych. Także dzisiejszy film to będzie taki chat make-up. Będą to nowości, właśnie produkty, które dopiero weszły na półki sklepowe oraz nowości odkryte przeze mnie. Także jeżeli jesteście ciekawi, co takiego dzisiaj Wam zaprezentuję, to zachęcam do dalszego oglądania tego filmu. W dzisiejszym filmie zmieniłam troszeczkę oświetlenie, dorzuciłam jeszcze jedną lampę. Jest to lampa LEDowa pierścieniowa, także kochani, koniecznie dajcie mi znać w komentarzu na dole, czy przyjemniej się Wam ogląda z dodatkowym oświetleniem, czy tak jak było wcześniej. Bardzo jest to dla mnie istotne, ponieważ chciałabym, żeby miło się Wam oglądała moje filmy. Zaczynamy, kochani, tutorial. Na twarz nałożyłam bazę wygładzającą i zmniejszającą widoczność porów, bazę z Benefit The Professional. Teraz będę aplikowała podkład i mam tutaj właśnie takie nowości. Są to takie piękne jajeczka z marki Hulu, gąbeczki do nakładania podkładu i mamy tutaj różne odcienie koloru miętowego. Możecie się tu przyjrzeć. I w zależności od tego, jaką miękkość gąbeczek lubimy, mamy tutaj 4 sprężystości, 4 miękkości do wyboru. Najjaśniejsza gąbka jest najbardziej miękka, a ta najciemniejsza jest zdecydowanie twardsza. Jeżeli chodzi o porowatość, ta gąbeczka przypomina mi bardzo gąbeczkę z Blendit, ale zobaczcie, jaka jest różnica w miękkości. Blendit jest zdecydowanie twardsza. Naciskam tak samo. Jest wręcz, mogłabym powiedzieć, no twarda jak kamień z porównaniem do tej mięciutkiej gąbeczki najjaśniejszej z Hulu. W porównaniu do tej najtwardszej zdecydowanie Blendit wypada gorzej, jeżeli chodzi o miękkość. Także mamy tutaj takie porównanie. Na Insta Stories porównywałam ją jeszcze do gąbeczki Ibry, którą też bardzo lubię i zdecydowanie ta jest bardziej miękka, ale gąbeczka Ibry jest bardziej porowata, przypomina bardziej gąbeczkę z Beauty Blendera. Także będziemy testować dzisiaj tą najjaśniejszą gąbkę. Idę ją teraz zwilżę i za chwileczkę do Was wracam. Z nowości podkładowych mam podkład Diora, jest to Dior Forever, ale myślę, że jest to na tyle luksusowy i ciekawy produkt, że zostawię ten podkład na oddzielny film. Także dzisiaj zaaplikuję sobie na twarz mój sprawdzony podkład. Jest to podkład marki Smashbox. I teraz chciałabym jeszcze Wam pokazać po zbliżeniu, jak ta gąbeczka wygląda. Ona nabrała troszeczkę objętości i jest dosyć spora. Zdecydowanie jest większa niż ta gąbka z Ibry, której używam na co dzień. Nakładam podkład ze Smashboxa, jest to Studio Skin w kolorze 1.2. Dzisiaj niestety mam dosyć taką zaczerwienioną twarz, ponieważ niestety dorwałam się do lusterka i do dobrego światła, więc wiecie, czym to się kończy. Niestety zazwyczaj się to u mnie kończy źle. Wiadomo, o co chodzi. Więc jeżeli chodzi, słuchajcie, o aplikację tą gąbeczką podkładu, to jest to bardzo przyjemna czynność. Gąbeczka jak najbardziej ładnie rozprowadza produkt. Ja powiem Wam szczerze, że zdecydowanie wolę te bardziej porowate wykończenie gąbek. Nie jestem miłośniczką gąbeczek marki Blendit. Miałam kilka odcieni i jakoś nie lubię tej faktury gąbek. Zobaczymy, jak będzie z tą. Może miękkość tej gąbki sprawi, że polubię się z tymi gąbkami z Hulu. Omijam okolice oczu, ponieważ mam tu dwie nowości, jeżeli chodzi o korektory. I nie wiem jeszcze, który korektor dzisiaj użyję, ale myślę, że wybiorę ten tańszy. Zaraz się przekonacie, co to będzie. Muszę tutaj dołożyć podkładu. I teraz tak, nie wiem, czy jest to problem z gąbką, że mój nos i okolice tego nosa nie przyjmują tego podkładu, czy jest to problem z moim nosem, który jest mega zaczerwieniony i potrzebuje większego krycia. Nałożyłam odrobinę więcej tego podkładu, więc zobaczymy zaraz, jak to będzie wyglądało. Cały czas widzę ten zaczerwieniony nos, ale wiecie co, ja go tak zmasakrowałam, tak go zmaltretowałam jakąś godzinę temu, więc wybaczcie mi, to nie jest wina na pewno podkładu, bo ten podkład zawsze fajnie mi kryje twarz i wyrównuje koloryt. A wiecie co, sięgnę teraz po moją gąbeczkę z Ibry i zobaczę, czy ona mi pokryje te zaczerwienienia wokół nosa i na nosie. Sięgnęłam po gąbeczkę Beauty Blender, ponieważ moja gąbeczka z Ibry jest brudna po prostu. I mamy taką różnicę, jeżeli chodzi o wielkość. To jest czarny Beauty Blender, jest to ten Pro Beauty Blender i gąbeczkę z Hulu. I jeżeli chodzi o miękkość po zmączeniu, te gąbeczki są dosłownie takie same. Zobaczymy, jak będzie aplikował mi się na nos podkład. Niestety tak samo, nie chcę mi zakryć tych zaczerwienień, a nie chcę po prostu sięgać po mocniejsze krycie i inny podkład, także muszę niestety jakoś się z tym pogodzić. Czyli nie była to wina po prostu gąbeczki, ja po prostu mam nos czerwony od mechanicznego po prostu usuwania zaskórników i tak to wygląda. Mam nadzieję, że tego nie widzicie, że u Was to wygląda fajnie, ponieważ ja co spojrzę sobie w lusterko, to po prostu nie mogę na to patrzeć. No ale okej. Dobra, i teraz mam, słuchajcie, taką nowość. Jest to nowość marki Kobo. Jest to korektor Creamy Camouflage Corrector and Contouring. Jest to odcień 401 Fair. I co my tutaj mamy? Kremowy korektor tuszuje niedoskonałości cery i neutralizuje cienie pod oczami. Odporny na ścieranie, nie wysusza skóry, a formuła wzbogacana jest o masło shea, apricot, dodatkowo ją nawilża, idealne również do konturowania. Także zobaczymy, dosyć jasny odcień. Używając na co dzień korektora Tarte Shape Tape albo korektora z marki Too Faced, jestem przyzwyczajona do większego aplikatora. Jest to dla mnie właśnie takie zaskoczenie, że mam coś po prostu mniejszego. I wklepuję ten korektor pod oko. Nałożyłam taką dosyć niedużą warstwę tego korektora pod oczy i on ładnie przykrył mi zasinienie pod oczami, ale myślę, że będę musiała się posiedzieć jeszcze o kolejną warstwę. Także dokładam już tutaj tylko w tych miejscach, gdzie potrzebuję tego mocniejszego krycia. jeszcze jako w skrzydełkach nosa. Może on mi, słuchajcie, zakryje ten mój nos. Boże, co on mi zrobił? Wiecie, co zrobił mi ten korektor? Zobaczę, jak na reszcie twarzy. Zaraz wam wszystko pokażę z bliska. Kochani, ten korektor zabrał mi podkład. W miejscu, w którym nałożyłam wcześniej podkład, tego podkładu już niestety nie ma. W ogóle wszystko wygląda źle. Pod oczami, znaczy tak, pod oczami on mi się zbiera. Tutaj taką zmarszczkę, o której pojęcia nie miałam. Ale na nosie, słuchajcie, zobaczcie, mam taką smugę. W miejscu, w którym nałożyłam ten korektor i wklepałam go, chcąc rozprowadzić ten korektor po tym nosku, mam po prostu gołą dziurę. On się po prostu nie polubił z podkładem, albo ta gąbka jest sprawcą tego zamieszania. Zaraz zobaczymy. Biorę teraz drugą gąbkę, czyli tą z Beauty Blendera i zobaczymy. No i teraz, słuchajcie, dziury nie ma. Nałożę jeszcze odrobinę tutaj tego korektora, ponieważ no taki kryjący ten korektor to nie jest, słuchajcie. I przyklepię Beauty Blenderem. Ja tak się schylam tutaj do lusterka i przepraszam, że jeżeli wam uciekam z kadru, ale chcę zobaczyć, co mi się tutaj narobiło. Jeszcze raz doklepię wszystko. Wiecie co? Wszystko tym moim Beauty Blenderem. Ponieważ teraz, jak przyjrzałam się z bliska, nie jestem zadowolona za bardzo, wam powiem szczerze, do tego, co widzę w lusterku. I nie wiem, czy to jest przyczyna tamtej gąbki. Ale wygląda na to, że chyba tak. W ogóle to, co mi się zrobiło na twarzy, to jest w ogóle jakiś wielki koszmar. Mi się po prostu zważył podkład. Nie no, wygląda wszystko źle. Idę zmyć ten makijaż. Nie mogę na to pozwolić, żebym tak wyglądała. Zmyłam makijaż, nałożyłam jeszcze raz podkład, tym razem już tylko gąbeczką Beauty Blenderem i zobaczymy, co będzie się działo przy aplikacji tego korektora, czy rzeczywiście znowu zjedzie mi podkład, a może była to po prostu wina gąbeczki, bo na razie jak nałożyłam podkład na twarz gąbeczką Beauty Blender, no ja jestem zadowolona z efektu, jaki uzyskałam. Nic mi się tutaj nie zważyło, wszystko wygląda tak, jak powinno być. No nie wiem, dziwna sprawa, dziwna sytuacja. Ale ja pamiętam, już nie pamiętam, co było przyczyną, dlaczego nie polubiłam się z gąbeczką Blendit, ponieważ bardzo długo już jej nie używam, ale jakiś powód musiał być. że przestałam po nią sięgać i użyłam jej po prostu kilka razy tylko. Więc no szkoda, że już nie pamiętam dlaczego. Ale ona już sobie tak biedna leży dłuższy czas u mnie. Na razie wszystko jest pięknie, ładnie nałożone. I teraz chwila prawdy. Nakładam korektor na nos. I zobaczymy, co się stanie. Nic się nie stało. Jest tak, jak powinno być. Czyli niestety wina była chyba po stronie gąbeczki, która zjadła mi produkt i zrobiła mi dziurę w twarzy. Ja będę jeszcze testować te gąbki, ale na obecną chwilę jestem po prostu rozczarowana. Może po prostu ja zdecydowanie wolę gąbki, które mają więcej porów, są bardziej porowate. No widocznie tak jest. Ale z tych gąbek drogeryjnych, które są w dobrej cenie i z którymi się polubiłam, to ja wiem, że gąbki Vibo są świetne. Ja używałam gąbek Vibo i rzeczywiście one są świetne. I kosztują około 20 zł. Jak na przykład będą promocje w Rossmanie, można je kupić za połowę ceny. Oraz te gąbeczki z Ibry, one kosztują około 15 zł. Też uważam, że są świetne. I one są takimi właśnie zamiennikami gąbeczek Beauty Blender, które są niestety bardzo drogie. Słuchajcie, no ja jestem teraz zadowolona z tego, jak wygląda moja cera. Nałożyłam sobie korektor również na powieki, żeby wyrównać fakturę. No i zobaczymy. Teraz nałożę puder. Nic z nowości pudrowych nie mam. Więc to będzie puder przeze mnie już używany, który na pewno wiecie, który bardzo lubię i rzeczywiście będzie to najlepszy sprawdzian dla tego korektora, czy on się będzie pięknie zachowywał pod pudrem, a jest to puder z Too Faced Burn This Way i nakładam go wklepując. Wklepując gąbką. Zawsze tak aplikuję puder pod oczami. I będziemy obserwować, co się dzieje na twarzy mojej. Wklepuję również na nos ten puder. A resztę nałożę nowością marki Elite. Kupiłam ten pędzelek dzisiaj, będąc w Rossmanie. Jest to bioniczny pędzelek do makijażu, a kupiłam go, ponieważ widziałam film Agnieszki Januszki, którą serdecznie pozdrawiam. I ona była zachwycona kształtem i strukturą tego włosia. I czym się różni taki pędzelek od pędzelku silikonowego? Silikonowe włosie jest bardzo miękkie, bardzo gładkie i bardzo właśnie ma taką fakturę bardzo gładką jak szkło, a ten bioniczny pędzelek przypomina pędzel naturalny, czyli jego faktura jest taka porowata, przez co ten produkt ma nam lepiej aplikować i lepiej rozprowadzać produkty, ten pędzelek znaczy się. Także zobaczymy, nałożę puder na resztę twarzy tym właśnie pędzelkiem. Bardzo fajny kształt, bardzo fajnie się aplikuje puder. Ja będę go używała jeszcze do bronzera, będę go używała również do różu. Zobaczymy, jak się inne produkty będą zachowywać i aplikować, ponieważ łatwo jest nałożyć puder na całą twarz, gorzej jest z konturowaniem, także zobaczymy, jak on sobie będzie radził przy konturowaniu na przykład. Ale bardzo przyjemnie mi się nim pracuje, naprawdę. Mogę już tutaj coś powiedzieć na temat korektora, ponieważ widzę to, co się dzieje pod oczami. Nie jest to mocno kryjący korektor. Jest to korektor raczej średnio kryjący, z moimi sińcami sobie on nie poradził i teraz zastanawia mnie to, czy kolor po prostu jest zbyt jasny i wybija mi te zasinienia, możliwe, że tak jest, ale na pewno nie jest to korektor tak mocno kryjący jak na przykład korektor z Tarte Shape Tape bądź korektor Born This Way z Too Faced, z którymi się bardzo lubię. Ok, mam już nałożony puder na całą twarz. Będę teraz nakładała nowości na oczy. Mam tutaj sporo takich gagatków, które się rwą aż, żeby je zaprezentować. A konkretnie chodzi o takie mini paletki Ultimate z NYX-a. Mam tutaj właśnie taką Warm Neutrals, jest to taka podstawowa właśnie z ciepłymi tonami paletka. Mam jej wersję tą pierwszą, podstawową, która zawiera w sobie 16 odcieni. Swego czasu bardzo lubiłam się z tą paletką, jest ona przeze mnie naprawdę była mocno używana. Możecie to zobaczyć przy tym jasnym cieniu, który naprawdę był używany do każdego dziennego makijażu. Cienie są bardzo fajne, fajnie napigmentowane i fajnie się nimi pracowało. Także jest to taka mini wersja. Nie będę jej używać, może powędruję do Was, po co mi dwie takie same palety, skoro mam te odcienie w tamtej większej. Mam tutaj dwie nowości. Jest to paletka Phoenix i paletka Ash, czyli taka paletka bardzo fajna, ciepła, kolorystyczna, wiosenna oraz z chłodnymi tonami, to ta Ash. Oraz mam paletkę Brights, jest to paleta, o którą stroną ja Wam pokazuję, jest to paletka, która jest odpowiednikiem i mniejszą wersją bardzo fajnej, kolorowej palety z tej większej wersji. No, myślę, że dzisiaj tą paletką nie będę się na pewno bawiła. Są to odcienie, które po prostu do mnie nie przemawiają, chłodne tony, więc też ją odkładam. Możliwe, że kiedyś do Was trafi przy jakimś rozdaniu. A będę się chyba bawiła tymi kolorowymi cieniami. Na pewno ta Phoenix, która mnie zaintrygowała, pójdzie dzisiaj, że tak powiem, na pędzel. Sięgam po pędzelek z Hulu, jest to pędzelek P36, bardzo fajny do blendowania i będę nakładać cień, ten taki przejściowy, z tej palety Phoenix. Mamy tutaj dwa takie metaliczno-satynowe cienie oraz trzy maty i jeden, ten chłodniejszy odcień jest to taki, tutaj mamy te trzy maty, ten jest taki cień taki z drobinkami delikatnymi, a to są takie bardziej satynowo, metaliczne, może perłowe cienie, zaraz zobaczymy jak one się będą prezentowały na powiece. Doklepuję sobie korektor. Nałożę na powieki bazę z MAC'a. Ostatnio często dosyć po nią sięgam. I nakładam ten cień. Nakładam ten cień przejściowy. Dosyć mocno napigmentowane są te cienie. Zobaczcie, odbiłam sobie pędzelek na ręku i on naprawdę jest fajnie napigmentowany. Ja pamiętam, tak jak już wspomniałam, że bardzo mi się fajnie tymi cieniami pracowało na co dzień. Już od razu widzę, że ten cień bardzo fajnie się od razu rozciera. Nakładam go najpierw na zewnętrzną część oka i rozcieram do góry, idąc w kierunku wewnętrznej części górnej powieki. Cały czas pracuję tym samym cieniem, ja go próbuję ładnie rozetrzeć i buduję intensywność, żeby był bardziej widoczny na oczach. Mamy tutaj przepiękną czerwień. Ja tak się zastanawiam, czy użyć tą czerwień. Ale powiem Wam, że ten cień, który nakładałam, czyli ten przejściowy, zdecydowanie inaczej wygląda na powiece niż w paletce. W paletce wygląda na bardzo zgaszony, a nagle na powiece ożył. Jest bardzo, bardzo mocno widoczny, bardzo intensywny. Taki ciężko powiedzieć, jaki to jest odcień. No taki czerwony wyszedł. Na pewno inaczej wygląda. Zobaczcie, to jest ten cień. Inaczej na pewno wygląda w palecie, a inaczej na oku. Sięgnę po tą czerwień. I nakładam ją tutaj w załamanie powieki. I ta czerwień, nie wiem, czy pod wpływem tego pierwszego cienia zrobiła się taka różowa. Patrz, jak wygląda na palcu. No, jak zrobiłam swatcha, no wygląda tak. Jest miazga, jeżeli chodzi o pigmentację, tak? Naprawdę to jest bardzo mocny pigment. Ze względu na to, że brakuje mi takiego przejścia, sięgam po tą paletkę i po ten może cień brzoskwiniowy, czyli jest to ten drugi odcień. I potem żółty z tej paletki Brights. Rozcieram granice załamania. O, i teraz właśnie to wygląda. To wygląda fajnie. Aplikuję teraz ten taki bakłażanowy cień z tej palety Phoenix. Będę przyciemniała zewnętrzny kącik. To już się coś dzieje pod okiem. Nałożyłam go również na dolną powiekę i ten właśnie kolor bakłażanowy daje radę. I przyciągam na załamanie powieki. Dobra, i teraz tak. Zobaczę, jak te dwa cienie prezentują się na swatchach. To są te dwa cienie z tej palety Phoenix i no, ten koralowy, który miałam nadzieję, że będzie petardą, no petardą nie jest. On na palcu może ma pigment, ale jak się transferuje go na rękę, to niestety się wytraca, ale zobaczymy. Nałożę go płaskim pędzelkiem na środkową część, ruchomej powieki. No, kolor jest obłędny. A we wewnętrznym kąciku robię sobie miejsce na piękny żółty cień, taki złoto-żółty. Bardzo taki wiosenny ten makijaż będzie. O, no ten żółty to jest petarda. Jest bardzo fajny, fajnie się go przenosi pędzelkiem na powiekę. Nie wiem, czy to widzicie, ale bardzo ważną rzeczą w tej palecie jest to, i to jest ogromny plus, że ona w ogóle się nie sypie. Zazwyczaj przy testach palet maluję najpierw oko, ponieważ boję się osypu, a tutaj nic mi się nie osypało, cienie naprawdę fajnie się, że tak powiem, przenoszą na powiekę. Ok, mamy tutaj coś takiego. Sięgam teraz po cień, ten brzoskwiniowy z tej drugiej palety i będę nakładać go na dolną powiekę, rozcierając granicę. Już sprawdzam Wam ceny tych palet, tych mini palet, bo tamte to kosztują około 80 zł, a te mini Ultimate Edit kosztują 26 zł. No to jest petarda, słuchajcie. Naprawdę bardzo dobra cena, jeżeli chodzi o jakość tych cieni i tym bardziej o tą ciekawą kolorystykę. Jestem w szoku naprawdę, że nic mi się tutaj nie osypało. Świetnie. Bardzo, bardzo jestem zadowolona z tego powodu i czy ja chcę wprowadzać tutaj jakieś dodatkowe kolory, czy nie? Tak patrzę na tą paletę, no ale nie. Sięgam jednak po ten żółty cień i aplikuję go również tutaj na wewnętrzny kącik. Nałożę jeszcze delikatną taką ilość bakłażanu na dolną powiekę, żeby połączyć górę z dołem. No dobra, chyba już jest to oko w miarę ogarnięte, w miarę zrobione. Teraz myślę, że mogę przykleić sobie rzęsy, a dzisiaj te rzęsy będę przyklejać. I wiecie co, bo mam fajną nowość. Mam tu przepiękny model. Model rzęs. Jest to model, który nazywa się Vladimir. Również znajduje się tutaj cena. A takie rzęsy dostaniecie na beautydrugsie.pl. Jest to sklep internetowy prowadzone przez bardzo sympatyczną Alonę, która zajmuje się również organizacją fajnych szkoleń i masterclass artystów, którzy przyjeżdżają do nas ze wschodu. I mam tutaj przepiękne rzęski, ale fajnie opakowane są. Zobaczcie, to są piękne rzęsy, które bardzo wyglądają fajnie, naturalnie i mają taką podwójną objętość. Bardzo mi się podobają. One są na mnie za długie, więc będę musiała je troszeczkę obciąć. Ale zrobię to w wewnętrznym kąciku. Zazwyczaj się to obcina, dlatego że moje rzęsy są długie i nie chciałabym stracić na tej długości, ponieważ te rzęski rosną. Ich długość po prostu się wzrasta na zewnętrznej części, a ja nie chcę, żeby one były dla mnie zbyt krótkie, a moje rzęsy są długie, więc obetnę je od wewnętrznej części. Wykończyłam już sobie oczy, wytuszowałam rzęsy, pomalowałam brwi, linię wodną pomalowałam metaliczną, brązową kredką. Teraz przechodzę do konturowania i mam tu takie piękne coś. Jest to bronzer marki Marc Jacobs, który polecała mi Ewelinka Zyk podczas indywidualnego szkolenia u niej. Przepięknie pachnie ten bronzer i będę nakładała go tym pędzelkiem z Elite. Zobaczymy. Ja już nieraz czaiłam się na ten bronzer, ale miałam wrażenie, że on ma taki bardzo ciepławy odcień, ale właśnie podczas warsztatów u Ewelinki zobaczyłam, że ten bronzer wygląda przepięknie, bardzo naturalnie, także w końcu go kupiłam. Będę teraz konturowała twarz. Nakładam go na ten pędzelek. Zobaczymy, jak ten pędzel sobie radzi. Zazwyczaj do konturowania używam takich ściętych pędzelków. Lubię je również do nakładania różu. On daje bardzo delikatne, takie naturalne wykończenie. Bardzo ładnie wygląda ten bronzer. Bardzo naturalnie. Ale jak on pięknie pachnie. Przepięknie. Czas na rozświetlacze. I mam tutaj dwie propozycje rozświetlaczy. Mam taką nowość z My Secret. Jest to taka paletka 4 różnych odcieni rozświetlaczy oraz taki piękny rozświetlacz z Kobo. Myślę, że sięgnę po ten rozświetlacz z My Secret. Rozświetlacze lubię nakładać pędzelkiem syntetycznym. No i to jest pędzelek do rozświetlacza, moi mili Państwo. Różnica jest ogromna, prawda? No i zacznę może od nakładania i sięgnę może po ten najjaśniejszy odcień. Wow, fajny, bardzo ładny efekt. Bardzo ładne rozświetlenie. Ładna tafla się zrobiła. Wbrew pozorom jest to dosyć delikatne rozświetlenie. Myślę, że jakbym chciała wydobyć z tego rozświetlacza więcej, myślę, że gdybym chciała uzyskać mocniejszy efekt ze zwilżonym na przykład pędzelkiem, to wtedy by niesamowicie dawał po oczach, ale takie rozświetlenie zdecydowanie mi teraz wystarczy. Ale wiecie co? Patrzcie, jak patrzę na wprost, mimo tego, że wzięłam najjaśniejszy odcień, to mam wrażenie, że mam tutaj takie plamy. Nie wiem, czy Wy to widzicie. Przychylam twarz, jest piękne rozświetlenie, przepiękna tafla, ale kiedy patrzę się na wprost, mam niestety plamy. Sięgnę po ten drugi z tych jaśniejszych odcieni. No. Bardzo ładny rozświetlacz, ale mam wrażenie, że nawet te jaśniejsze odcienie są dosyć ciemne. I to jest, wiecie, to jest bardzo często spotykane w rozświetlaczach. One zawierają takie ciemne pigmenty. Jedyne rozświetlacze, które mają w sobie jakikolwiek tam koloryt i nie robią nam, że tak powiem, na wprost ciemnej plamy, to są rozświetlacze chyba z Becca. Ta firma bardzo dobrze specjalizuje się w rozświetlaczach. No i słuchajcie, została mi już tylko pomadka. Różu żadnego nowego nie mam, więc nie będę tutaj używać, bo zresztą ten efekt właśnie z tym bronzerem mi się bardzo podoba i tak zostawię to. Zresztą oczy już tutaj dużo zrobiły. I mam tutaj nowości z NYX-a. Pomadki Powder Puff. Tą używałam ostatnio przy makijażu instagramowym, więc już dzisiaj po nią sięgać nie będę. Mam tutaj kolejnych 5 takich kolorków. Bardzo przepiękna jest ta pomarańcza, więc się nad nią będę dosyć mocno zastanawiać. NYX wypuścił również nowe błyszczyki Candy Slick. I zobaczcie, mam tutaj bardzo dużo pięknych odcieni, błyszczyków. Jest nawet odcień niebieski, ale dzisiaj na pewno nie będziemy sięgać po taki kolor. Tutaj również mam albo taką zgaszoną czerwień, ceglastą wręcz, albo taki piękny pomarańczowy błyszczyk. Nie, myślę, że chociaż ta pomadka mnie bardzo kręci. Myślę, że pójdzie w ruch ta pomadka i ewentualnie na nią nałożę ten błyszczek. Zobaczymy, jak ten kolor będzie wyglądał na ustach. Jest to odcień Boys Tears. Ja lubię generalnie tą formułę tych pomadek Powder Puff, jednak nie są to trwałe pomadki, ale są bardzo komfortowe w noszeniu, także za to je bardzo lubię. Mamy to. O, ho, ho, ale kolor. ten aplikator do takich precyzyjnych nie należy, także ja zawsze i tak nakładam pomadkę pędzelkiem. Ta pomadka wygląda obłędnie na ustach, no po prostu żarówka. Jak się patrzę, nie mogę po prostu się napatrzeć. Pierwszy raz chyba usta bardziej mi się rzucają w oczy niż oczy. No, zabawa słowem. Zazwyczaj ja lubię właśnie podkreślać oczy w makijażu, a tutaj mamy po prostu przepiękną głębię koloru. No niesamowity jest ten odcień i nałożę na to teraz ten błyszczyk pomarańczowy z tej serii Candy Slick. I mamy tutaj 12 soczystych, inspirowanych słodkościami kolor. Wypełni swoje usta słodko pachnącymi kolorami błyszczyków. Lekka, nieklejąca, nawilżająca formuła. Zobaczymy. Rzeczywiście przepięknie pachnie. O kurczę, ale kolor. O ja! Ale odcień piękny. Mam wrażenie, że ten błyszczek nierównomiernie się nakłada na usta. Tak jakby aplikator nakłada mi tą warstwę na konkretne miejsce i po przejściu w inne miejsce ust on mi po prostu zabiera ten pigment, ale może mi się tylko tak wydaje. O kurczę, ust to chyba dawno nie miałam tak... Zęby mi się wybrudziły. Ust to chyba dawno nie miałam tak konkretnie pomalowanych. No, kolor jest przepiękny. Znowu usta, znowu zęby, znowu zęby. Włazi na zęby. Ten błyszczyk lubi wchodzić mi na zęby. Ok, mniejsza o to. Kochani, tak prezentuje się dzisiejszy makijaż. Test nowości, test kosmetyków. To jest tak naprawdę moje pierwsze wrażenie. Teraz możemy podsumować to, co się tutaj wydarzyło. Testowałam dzisiaj... No nie mogę, zobaczcie. Nie mogę na ten błyszczyk. Znowu jest na zębach. Nie wiem. Może nie zwracajmy na to uwagi, przejdziemy do ust później. Kochani, podsumujmy tak, gąbeczkę. Nie polubiłam się z nią, to nie jest miłość od pierwszego wejrzenia. Zobaczymy, będę ją testować i obawiałam się tego, że tak może być. Ja już Wam wspomniałam, że ja nie polubiłam się z gąbeczkami Blendit, a ona zdecydowanie tą formułą, tą fakturą przypomina mi tą gąbkę z Blendit, Także no, dzisiaj nałożyła mi podkład bardzo źle. Jak nakładałam korektor na nos, ona mi zjadła ten korektor. Także nie jest to miłość od pierwszego wejrzenia. Ja będę testować i ewentualnie będę Wam na moim Instagramie, na które Was serdecznie zapraszam, informować, czy miłość może wróciła, czy po prostu nadal jest... Ona nie dla mnie, ponieważ każdy z nas jest inny i każdy ma inne zapotrzebowania, inne wymagania, także ja niekoniecznie się z tą fakturą polubiłam. Skoro jesteśmy przy akcesoriach, czas podsumować pędzelek bioniczny. Nie jestem fanką pędzli syntetycznych. Jeżeli chodzi o pracę syntetykami, to sięgam po nie tylko wtedy, kiedy używam mokrych produktów. Przy suchych produktach zdecydowanie wolę pracować pędzelkami z włosia naturalnego. Byłam bardzo ciekawa tego pędzla i muszę Wam powiedzieć, że bardzo jestem mile zaskoczona. Bardzo fajnie rozprowadził mi bronzer, pięknie wygląda na skórze, nie mam żadnych plam, bardzo pięknie mi się wszystko rozblendowało oraz praca tym pędzlem przy nakładaniu pudru również była bardzo, bardzo przyjemna. Pędzelek jest bardzo miękki, bardzo przyjemny. Ciekawy jest również kształt tego pędzla i troszeczkę bałam się nim pracować przy konturowaniu ze względu na to, że ja bardzo lubię nakładać kontur takim pędzelkiem skośnym, ale bardzo ładnie się to wszystko roztarło i jestem jak najbardziej na tak. Teraz przejdźmy może już do bronzera, skoro jesteśmy przy konturowaniu i jestem zachwycona tym bronzerem z Marca Jacobsa. Muszę Wam powiedzieć, że ten zapach jest obłędny. Kolor wygląda bardzo pięknie, naturalnie. Kiedyś bałam się sięgnąć po ten brązer, myślałam, że on jest zbyt ciepły, ale uważam, że wygląda bardzo ładnie i tak zdrowo na skórze, także bardzo gorąco polecam. Nie jest to tani produkt, on kosztuje 200 zł, ale myślę, że to opakowanie, jak wygląda pięknie, ekskluzywnie, jak taka właśnie mała torebeczka, kopertówka, ten zapach i ten produkt sam w sobie, jak pięknie się rozciera, pięknie się nim pracuje, jest warty tej ceny, także gorąco polecam. Mam odcień 104. Mamy również dzisiaj nowy rozświetlacz na twarzy, rozświetlacz marki My Secret. Bardzo mi się podoba to, jaki efekt ten rozświetlacz zrobił na mojej twarzy. Wygląda twarz bardzo świeżo, bardzo tak glamour. Jedyne moje takie zastrzeżenie, mam wrażenie, że te najjaśniejsze kolory są troszeczkę dla mnie za ciemne, ponieważ jak patrzę w lusterko na wprost, mam wrażenie, że zrobiły mi się tutaj takie plamy. Nie wiem, czy to widzicie w kamerze, jeżeli nie, no to nie mam się czego tutaj przyczepić. Tafla jest jak najbardziej przepiękna, więc myślę, że możecie się zainteresować jak najbardziej również tymi rozświetlaczami marki My Secret. Przejdźmy może teraz do oczu i mamy tutaj paletę cieni z NYX-a. Tak jak wspominałam, używałam bardzo długo tej paletki Warm Neutrals z NYX-a i byłam bardzo zadowolona z pracy tymi cieniami. Ona już poszła po prostu gdzieś tam w zapomnienie ze względu na to, że po prostu ciągle są nowości, ciągle kupuję coś, ciągle coś testuję i już po prostu zapomniałam, gdzieś poszła sobie na dolną półeczkę ta paletka, ale jak najbardziej warto się również tą paletką zainteresować. I mamy tutaj właśnie nowość, używałam dzisiaj tych dwóch palet, jest to odcień Phoenix i odcień Brights. Jestem bardzo zadowolona z tego, jaki makijaż nimi dzisiaj zmalowałam. Cienie bardzo ładnie się rozcierają, bardzo ładnie się ze sobą łączą. Ja jestem z pracy tymi cieniami bardzo zadowolona i bardzo ważna informacja jest taka, że te cienie w ogóle mi się nie osypały podczas robienia makijażu. To jest ogromny plus dla tych cieni. No i cena 26 zł za 6 pięknych, kolorowych, dobrze napigmentowanych cieni to jest jak najbardziej kosmetyk warty zainteresowania i godny uwagi. Podsumujmy teraz rzęsy. Dzisiaj mam na sobie model Vladimir. Są to rzęsy nowość z marki Beauty Drugs. Wyglądają bardzo naturalnie. Ja też za bardzo nie poświęcałam dużo czasu i uwagi na to, żeby podkreślić moje rzęsy, żeby je mocno wytuszować, żebyśmy mogli się skupić na efekcie, jaki dają te rzęsy. Myślę, że efekt jest bardzo ładny, bardzo naturalny. Rzęsy są dosyć wygodne w noszeniu, bardzo łatwo mi się je również przykleiło do oka, także zainteresujcie się tym. Cena jest bardzo atrakcyjna, jest to 30 zł, więc myślę, że jak na produkt wielokrotnego użytku możecie się tymi rzęskami zainteresować. No i przejdźmy może do ust. I co mi się nie podoba? Co mi się nie podoba i uważam i jestem w 100% pewna, że sprawcą moich kolorowych zębów jest błyszczyk Candy Slick. Ponieważ pomadkę Powder Puff znam, ona ma takie matowe wykończenie i sprawcą tego, co mi się dzieje na zębach, ale nie zwracajcie na to uwagi, to jest ten błyszczyk. Jeżeli chodzi o tą pomadkę, tak jak wspomniałam, bardzo lubię wykończenie tej pomadki. Nie należy ona do najtrwalszych produktów, ale jest bardzo komfortowa w noszeniu. Błyszczyk niestety mam wrażenie, że mi się wylewa. Ja jak już nałożę coś na usta, to wolę, żeby to tam się działo, żeby mi się nigdzie to nie migrowało, tym bardziej na zęby, bądź podejrzewam, że gdybym teraz ugryzła jakąś kanapkę, ten błyszczyk odbiłby mi się na brodzie. Także ja nie jestem miłośniczką migrujących produktów na ustach, ale jak najbardziej mogę polecić Wam pomadki Powder Puff. I kochani, jeszcze zapomniałabym o korektorze. Muszę Wam powiedzieć, że ten korektor pod oczami wygląda przepięknie. Nie jest to krycie, do którego jestem przyzwyczajona i które uwielbiam, ale bardzo, mam wrażenie, że ten korektor wygładził mi strukturę pod oczami. Myślę, że gdybym nałożyła jeszcze kolejną warstwę, to byłabym bardziej zadowolona z efektu końcowego tego makijażu. Nałożyłam dwie warstwy, więc już nie chciałam za bardzo kombinować, tym bardziej, że nie znam tego korektora i nie wiem, jak on by mi się zachował po kilkudziesięciu bądź paru godzinach pracy przed kamerą. Także bardzo, bardzo jestem zadowolona z efektu wykończenia tego korektora. On normalnie wygląda, jakbym miała po prostu wyprasowane tutaj linie mimiczne, także wygląda przepięknie ten korektor. Jest to nowość Creamy Camouflage z Kobo. Jeżeli nie macie mocnych sińców pod oczami, to zainteresujcie się tym produktem koniecznie. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że dzisiejszy chat make-up Wam się spodobał. Przedstawiłam troszeczkę nowości i jeżeli zastanawialiście się nad zakupem którychś z tych produktów, mam nadzieję, że rozwiałam Wasze wątpliwości. A jeżeli posiadacie te kosmetyki i chcecie się podzielić swoją opinią, to zachęcam Was do zostawienia komentarza pod filmem. Ja zawsze czytam Wasze komentarze, zawsze na nie odpowiadam i bardzo mnie cieszy Wasza aktywność pod moimi filmami. Jeżeli jesteście tu nowi, to zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostaniecie ze mną dłużej. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia, cześć!